i trochę wiadomości w Radiu Koncita, proszę Państwa. Słuchają Państwo Radio Maria. Malina Stare-Gotycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Lato w Brisbane było dla mnie trudne do zniesienia. Ranki wstawały bez śladu rzeźbiącego chłodu. Już o 6 rano betonowe płytki przed domem grzały bose stopy. Południa nieruchomiały w żarze. Jeden koniec wypranego prześcieradła był prawie suchy, kiedy drugim przypinałam do sznurka. Nawet muchy ruszały się ospale w buchającym upale pomieszanym z wilgotnością subtropiku. Nie dziw, że Stryj opowiadał o zimie. Taka jest czysta, piękna, jak ubiera się w białe szaty. Taka spokojna, jak zatrzymuje rzeki. Julia kochała wiosnę. Wszystko wtedy wstaje. Trawka taka malutka, nie można nadepnąć. A zapachy, a kolory? Brakuje tylko, żeby ludzie mogli też wiosną z grobów powstawać i żyć do końca. Nie głupi pomysł, co? Kiedy ból głowy zaczął mi przechodzić, setny już raz powróciłam myślami do tych kilku dni nad Great Reef. Jeszcze raz zanurzyłam się głęboko w przejrzystej wodzie pełnej czarnych, żółtych i fioletowych ryb. Płynęłam w świetle słońca nad falującym światem podwodnych wąwozów, łańcuchów górskich i lasów, nad zielenią i błękitami spowitymi w ciszę. Wyobraziłam sobie, że chyba tak musiał unosić się duch nad wodami w dniu stworzenia. Pełen szczęścia, bezgłośny i lekki. Ogarniało mnie uczucie, którego nie sposób zapomnieć, ani opisać. Tak jak nie sposób było zapomnieć tego człowieka z Cairns. W dniu mojego wyjazdu o 4 rano, kiedy Wenus stała jeszcze na niebie obok Księżyca, tatuowany, nieznany mi mężczyzna, trzymając dłoń na mojej głowie, czytał psalm. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Psalm 19, wersety 2 i 3. Panie, Ty obiecałeś przecież, mówił dalej, że o cokolwiek poprosimy w Twoje imię, dasz nam. Ty wiesz najlepiej, czego potrzeba tej kobiecie. Błogosław jej i bądź z nią. Amen. Świadkiem tej sceny była obsypana czerwonymi kwiatami poincjana pulcherrima, drzewo dające cudowny cień. Zielone światło pod koroną. Rosła za węgłem skromnego hoteliku, w którym oboje mieszkaliśmy. Ów człowiek i ja. Poprzedniego wieczoru zamieniliśmy parę słów. Rano, kiedy spieszyłam się do autobusu, on siedział w pustej recepcji, czytając Biblię. Codziennie wstaję wcześniej i czytam, powiedział, widząc moje zdumienie. Chodźmy dobrze się pomodlić przed podróżą, dodał, podnosząc się z fotela. I tak wylądowaliśmy pod Poincjana. Właściwie błogosławiłam ten udar słoneczny. Leżąc cicho w łóżku, odpoczywałam po chronicznym wręcz zmęczeniu ostatnich tygodni. I żałowałam tylko, że sama nie zarządziłam sobie wytchnienia, czekając na siłę wyższą. Zmęczenie zabijało przecież inicjatywę, pomysłowość, intuicję i, co najważniejsze, zdolność postrzegania. Przyrzekłszy sobie poprawę, zasnęłam błogo. Kiedy się obudziłam, było już ciemno. Z kuchni dolatywał zapach pieczonego ciasta. O, nie śpisz już? Julia wsadziła głowę do pokoju. Upiekłam coś dla naszej chorej. Chodź, spróbuj. Leżąc jeszcze chwilę w mroku, nadsłuchiwałam z lubością odgłosów domu w Brisbane. Domu, w którym ktoś zmienił mi kompresy, piekł dla mnie ciasto i szył poduszki. Julia zauważyła, że nie używam tej, którą mi dała i pewnego dnia u wezgłowia leżała nowa. W dzieciństwie też uwielbiałam nasłuchiwać, leżąc już w łóżku. Bezpiecznie ukryta pod ciepłą kołdrą, pod osłoną mroku poprzez głosy i odgłosy,
śledziłam fascynujący, tajemniczy świat dorosłych, żyjący jeszcze długo po moim pójściu do łóżka, kiedy z gabinetu mamy wychodzili ostatni pacjenci. Rozmowy, czasem wybuchy śmiechu, bijący zegar, otwierane i zamykane drzwi, skrzypiąca podłoga, kroki, przejeżdżające samochody na ulicy, ruszające i zatrzymujące się gdzieś daleko tramwaje, dzwoniący telefon. To była moja bajka na dobranoc. A czasem, mimo senności, umiałam doczekać tego najczarowniejszego z wszystkich odgłosów. Odgłosu klucza przekręcanego w zamku. Ojciec wracał do domu. Oj, nasza kochana wyzdrowiała. Stój uśmiechnął się szeroko, kiedy weszłam do kuchni. Siadaj, siadaj. Julia upiekła dla ciebie apricot cake, ciasto morelowe. Jak możesz, to prześlij mi janysz. Tu trudno dostać, poprosiła stryjenka. Mruczałam z uznaniem, mając usta pełne ciasta. Umiesz piec. Naturalnie, odpowiedziała z prostotą. Mój mąż jest taki łasy na słodycze, że jak coś upiekę, to zje wszystko od razu, poskarżyłam się. Kiedyś zjadł całą blachę biskwitów, 25, dodałam, aby uzmysłowić stryjence całą ohydę występku. Upiecz 250, to nie zje, odpaliła, nie mrugnąwszy okiem. Ta kobieta ciągle zdumiewała mnie swoją niespożytą energią. Zresztą z tej też, tylko podczas mojej choroby. Zakisili 20 kilo buraków, przebrali fasole i truskawki. Stryj pomalował płot, a Julia przygotowała kisiel, no i upiekła kejk. Wszystko jednego dnia. Co za zapach! Delektowałam się niebiańską wonią, która przenikała całą kuchnię. O, to jeszcze nic! Wzruszyła ramionami Julia. Jak na rubieżnicy piekliśmy chleb! Podkładało się klonowy liść pod ciasto. To dopiero pachniało. Świeży chleb, a do tego malinowy czaj. Pyszności, wzdychała z rozrzewnieniem. Ale to było tam, a tu jest tu, skonstatowała rzeczowo. Pamiętasz? Zwróciła się do męża. Jak raz na Wigilię Jim przebrał się za Mikołaja. Oj, to była uciecha. Na dworze termometru nie starczyło, taka gorączka, a on ma brodę do pasa, wąsy i jakiś kożuch. Mało ducha nie wysionął z gorąca. Śmiała się, a potem dodała jakoś smutniej. Tu sąsiad Wigilię kosi trawę, a Wandzia gra z dziećmi w tenisa. Co kraj, to obyczaj. Wzruszyła ramionami. Za chwilę znowu była w rubieżnicy. Jak dziadek żył, mówiła, to moja matka chrzestna, świeć Panie nad jej duszą, piekła dla nas i gotowała. Mądra była i dobra. W słowach Julii uznanie mieszało się ze wzruszeniem. Jajka kładła do słonej wody. Mogły leżeć choćby rok i były jak świeże. Antonówki chowała w sianie i na wiosnę były jak z drzewa zdjęte. Na wszystkim się znała i wszystko umiała. Stryjenka mówiła to tak, jak dzieci opowiadają o rodzicach. Pewne ich wszechwiedzy, wszechmocy i nieomylności. Tak jak ty, przerwałam jej. Ty też wszystko potrafisz. Umiesz szyć kołdry i suknie. Łowisz ryby i znasz się na ogrodnictwie. Ulepisz koszy z wikliny, położysz ze stryjem nową podłogę i zrobisz marmoladę z kaliny. To nie wszystko, wyszeptała w konfidencji. Zrobić placek albo uszyć portki to nie sztuka. Z trudem powstrzymywała wesołość, robiąc do mnie perskie oko. Myśmy ze Staśkiem żywych ludzi robili. Wszyscy troje wybuchnęliśmy śmiechem. Nagle zadzwonił telefon. Pan potrzebuje do szkoły kilku robaków. Idź dziadku na kompost i złap tam coś dla niego, poprosiła Julia, odkładając słuchawkę. Stryj podniósł się z krzesła, ale wrócił, jakby chciał coś dopowiedzieć. Chłopak jest zdolny i dobrze się uczy, ale najważniejsze, że może się uczyć. Nie tak jak ja, butów nie miałem, żeby iść do szkoły i nikt go na szczęście nie łaje, tak jak mnie łajali. I mama, i Dulimek, i Hela. A ojciec brał mnie ciągle za ucho i pasem też czasem przyłożył. Jak Polacy przyszli do Mińska, zaprowadził mnie na egzamin do polskiej szkoły. Uczyłem się przedtem w domu, więc w życiu tablicy nie widziałem. No i nie zdałem, ze strachu pewnie. O, dopiero było. Stryj machnął ręką. Z jednego się tylko cieszyłem. Twarz mu się rozjaśniła. Dostałem mundur po Dulimku z czasów, kiedy chodził do szkoły kadetów.
Piękny był ten uniform. Czarna, krótka kurtka, złote guziki, czerwone pagony, czapka też z czerwoną obwódką i daszkiem. A do tego czarne spodnie. Ale jak skończyłem 6. klasę, władze kazały mi się ze szkoły wynosić. No a potem był kanał i wojna. I tak szkoły przeszły mi koło nosa. Stwierdził stryj ze smutkiem. Choć niewielkich mądrości uczyły te komunistyczne szkoły, dodał, jakby chciał się pocieszyć. Nie to co carskie. Antek, Michaś, Hela i Dulimek musieli umieć czytać, pisać i tabliczkę mnożenia, zanim przyjęto ich do pierwszej klasy. Czemu się nie uczyłeś w Australii? Odezwałam się ni w 5, ni w 9. W Australii, Inko, było dwoje dzieci, a trzecie w drodze. Chleb był ważniejszy od nauki. I tak zostało. Ale choć szkół nie mam, umiem robić wiele praktycznych rzeczy. Chcesz dom? Postawię ci dom. Chcesz do domu meble? Zrobię meble. Chcesz je potem spalić w piecu? To i piec ci postawię. Powiedz lepiej, jak z resztek samolotu zrobiłeś wiadro i kubki, podpowiadała Julia, ale stryj jakby jej nie dosłyszał. A tak szczerze powiedziawszy, ciągnął opierając się o poręcz krzesła, to ja zawsze wolałem kartofle obierać, budzik popsuć czy gwóźdź wbić, niż lekcje odrabiać. Rozumiałem, że bez szkół nie będę miał żadnej pozycji, ale kształcić się w Australii nie było czasu. Trzeba było wykarmić rodzinę i urządzić życie tak, żebyśmy byli syci i ubrani. I żeby był dom, a w domu miejsce nawet na psa czy kota. Stryj powiedział to takim tonem, jakim inni mówią, że w domu powinno być centralne ogrzewanie czy air condition. No i trzeba się było postarać, żeby i auto było, i garaż, wyliczał. Gdybym był młodszy, kupiłbym jeszcze jeden dom na Gold Coast, oprócz tego, który mamy w Bribe, bo pieniędzmi trzeba obracać, ożywił się. Gdyby były normalne czasy, musiała wtrącić swoje 3 grosze Julia. Kto wie, kim by został? Jak przyjechaliśmy do Australii, to był już za stary, musieliśmy uczyć się nowego kraju. Racja. Znowu odezwał się stryj. Trzeba było zaczynać od początku. Gdyby były normalne czasy, to pewnie dostałbym od ojca borową. Lubiłem ziemię. A może miałbym dziś dom towarowy? Zeżartował. Nic tu do śmiechu, ofuknęła go stryjenka. Nieźle mu szło to sprzedawanie czapek w Witebsku. Nikt, widzisz, nie wpadł na pomysł, żeby ze starych portek szyć czapki, a potem wymieniać je na jedzenie, a on to wymyślił. I szedł do Witebska, chociaż sam portkami trząsł ze strachu. Wiedział, czego ludziom potrzeba, a przecież o to chodzi w biznesie, no nie? Ale co z tego, jak byłem głupi? Przerwał jej stryj. I Niemcy mnie złapali? Julia przesunęła się do mnie bliżej z krzesłem. Widzisz, Inko, nie jesteśmy wykształceni, ale umiemy sami wszystko zrobić. Ot co? Życie nas nauczyło, poparł ją stryj. Trzeba było chcieć. Pierwsze krzesło zrobiłem źle, drugie lepiej, a trzecie jeszcze lepiej. Jego pewność siebie nie miała nic z chwalipięctwa. Woolworth może się zapaść pod ziemię, a my i tak przeżyjemy, powiedziała ciotka dobitnie. Potem spojrzała na stryja, odłożyła szycie i zaczęła się śmiać. Pamiętasz te buraki w Stuttgarcie? Któregoś wieczoru ludzie w naszym baraku siedzą, gadają, ten i ów poszedł spać, cisza, a tu nagle, jak coś nie wystrzeli, raz, dwa, trzy, cztery, podniósł się tumult, ktoś krzyknął, strzelają, a to nasze butelki, które stały pod łóżkiem babci, zaczęły wybuchać. Starowina o mało z nimi razem w powietrze nie wyleciała. Od śmiechu stryjenka zanosiła się kaszlem. Stasiek dostał gdzieś soku buraczanego, mówiła już spokojniej. I jak to on zawsze coś wymyśli. No i zrobił nalewkę, żeby trochę zarobić. Tylko nie wiedział, że nie wolno zakorkowywać butelek. Taki znawca. Malina starego dycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Thank you.
pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Podczas trwania dzisiejszej audycji Muzyka Mistrzów pragnę zaprosić Państwa do wysłuchania muzyki organowej Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Mendelssohn to kompozytor XIX-wieczny, który w swojej twórczości sięgał niemal po wszystkie formy muzyki. Komponował utwory fortepianowe, koncerty, symfonie, uwertury. Pisał także na organy, instrument, na którym sam chętnie grywał i był bardzo dobrym organistą. Jego gra w kościołach była pewnego rodzaju manifestacją chrześcijańskich przekonań religijnych, gdyż rodzina Mendelssohnów pochodzenia żydowskiego przeszła w 1816 roku na protestantyzm. Podobną rolę odgrywają też liczne kompozycje kościelne, zwłaszcza oratoria. Mendelssohn jest typowym kompozytorem wczesnoromantycznym. Mówi o tym zarówno sentymentalizm i liryzm jego muzyki, jak i subtelna, polimelodyczna faktura. Dziś wysłuchamy sonaty D-moll op. 65 nr 6 Feliksa Mendelssohna. Czyli Mendelssohn.